Po latach ukrywania się żoną przed tą nowinką techniczną musieliśmy wreszcie jeden z telefonów wymienić na inny. No i teraz pytanie, co kupić? Jaki kupić najlepszy, a jednocześnie nie zapłacić za dużo? Gdyby każdy był znał odpowiedź na to pytanie, był taki mądry. Śledząc różne wątki, na przykład na elektrodzie.pl, wiem, że są problemy z reklamacjami telefonów markowych. Wobec tego śmiało mogę przyjąć, że jeżeli cokolwiek stanie się z telefonem markowym, takim markowym, jakie to marki są uznane na polskim rynku, to na przykład gwarancja nie zostanie uznana, wróci telefon do mnie z informacją, że telefon był zalany. Tak. Wobec tego uznałem, że płacenie za marki, które nie są markami uznanymi, jak jest taka marka na przykład na L, bo myślałem o takim modelu czwartym. Porządna marka, bardzo chwalę sobie ich lodówki, ale no, to nie jest dawna Motorola czy Nokia, tak? To były uznane marki, albo dawne Sony. O marce na S to nawet nie będę wspominał, bo szkoda słów. No, ona tylko wygrywa ceną i ludzie wierzą, że wtedy dobrze kupili. No ale to problem tych, którzy kupili. Wybraliśmy telefon trzeciego producenta telefonów na świecie. W ogóle nieznanej marki, z polecenia. To jest marka, w zależności od tego, jak się wypowie, Xiaomi albo Hoshiamo. Więc nie wiem, która wersja w Polsce się przyjmie. Trochę dla nas trudne, chociaż Hoshiamo mi fajnie brzmi. Bo Xiaomi, Hoshiamo, Yamamoto i w ogóle. Nie, no, trochę obrażam, bo oni tam się nie bardzo lubią, ale niesłusznie zresztą. Telefon, gdzie kupiłem, nie powiem. Za ile, nie powiem. Niedużo, niedrogo. Opakowanie takie ekologiczne, no adekwatne też do ceny, ale po co mi płacić za opakowanie? Ale fajnie. Oj. Pudełko trochę w stylu Apple'a, tylko może nie aż tak czadersko-czarne. No tak, jak żyć? To telefon dla żony, to widać. Ja jeszcze zostaję przy swoim. Dopiero teraz telefony przenośne, te tablety i tego typu urządzenia zaczynają być fajne, że w miarę trzyma bateria, że wraca port podczerwieni. Mój telefon jest akurat telefonem bardzo starym, zdecydowanie już za wolnym do współczesnych czasów, ale ma parę funkcji, z których nie umiem zrezygnować. Jak mi się rozpadnie, no będzie mi przykro, będę musiał posiedzieć na czymś innym. Na razie skupmy się na tym. Hoshiamo, Xiaomi, Xiaomi, albo Hoshiamo. Bawię się tą nazwą, a czemu by nie? Dobra, co w pudełku? To już mi coś sugeruje, będzie trzeba kupić ładowarkę. Tylko porządną, nie żaden badziew, który natychmiast rozwali telefon. Ładowarka. Rzecz niedoceniana. Kupmy najtańszą, a później zdziwienie, że coś nie działa. No, od razu widać przewód solidny, naprawdę. Po czym można poznać? No choćby po grubości, trochę za sztywny. Mógłby być bardziej miękki zdecydowanie, bo w domu mam bardzo ciepło w tej chwili. Ale co się dziwić, 5 karkóweczek się piecze. Zapachy takie, że zastanawiam się, w jaki sposób tutaj nie poślinić tego telefonu. Co tutaj mamy? 5 V 2 A, standard. Rozumiem, że mam podłączyć się tu. Znaczy, w ogóle dla jasności, jak na razie, to bardzo dobra jakość wszystkiego. Szmatki jak w Nokii, te foliki. Pudełko strasznie sztywne. Ono wygląda, jakby było zrobione z tektury, ale jest naprawdę miłe w dotyku, bardzo fajne. Naklejka. Lubię coś takiego. Po co bawić się w jakieś badziewne... O, będę musiał parę rzeczy wyciemnić na ekranie. Po co bawić się w jakieś badziewne opakowania czarne, szpanerskie, które i tak w sumie później do niczego nie służą. Jak na razie jakość wykonania... No nie mogę. Opakowali instrukcję w usztywnienie albo coś.
Dobra, co to jest konkretnie? Nie wiem. Szczerze, średnio mnie to nawet interesuje. Ja. To chyba jest instrukcja obsługi. No, tak. Trzeba się uczyć języków, a nie marudzić. Pudełko rozwalone, dobra. Co to jest w ogóle za telefon? To jest telefon Note 2, ale Note 2 Prime. Note 2 Prime, bo on ma nowszy procesor od zwykłych Note 2. Ma ciut szybsze taktowanie, tamte są 2 GHz, ten ma 2,2 GHz, różnica żadna. 2 GB RAM-u, 32 GB pamięci eMMC, czyli tutaj pewnie rodzaj flesza. 1080p Progressive. 3000 mAh bateria. No i cuda na kiju włączności. To, co tutaj może być tak naprawdę ciekawe, to kwestie nawigacji. On chyba obsługuje i GLONASS, i GPS. O tak, GPS, a GPS, no to wiadomo. GLONASS Beidou. Z WLANów A, B, G, N, A, C. Wszystko. I piątkę obsługuje pięknie. W domu będzie pod co podłączyć. No dobrze. Czy to się jakoś rozbiera? O kurcz. Pierwsza zagwozdka, jak się do niego dostać. Instrukcja obsługi, nawet po chińsku wróć. Jakaś obrazkowa. Ładna pani, ładne krzaczki. Jest! Coś jest. No, tu jest coś napisane. Ustawmy go tak. Po chwili zastanowienia i obejrzeniu go z bliska stwierdziłem, że tu łapie luzik. Okay. I teraz trzeba go tylko jakoś sprytnie wyjąć też z tej strony. Ach. W serwisach GSM używałem takich fajnych plastikowych podważaczy, których nie mam. No, tadam. Okej. No, bateria imponuje rozmiarami. Ale widziałem cięższe telefony. Ten jest stosunkowo lekki, a to akurat dla mnie ma znaczenie. I tak zastanawiam się, bo tak wspominałem, no, żona, odważna kobieta, zdecydowała się na telefon. Co tutaj jest zadrukowane? Wygląda, jakby był jakiś układ z miedzi zrobiony. Jakby ekran dziwny. Nie ma połączenia. Może to jest jakaś warstwa przewodząca. Kobieta odważna zdecydowała się jako pierwsza na... A tutaj pozasłaniam. Popatrzę sobie. Jako pierwsza na taki telefon. No, gdzie ja go mam włożyć? No ludzie, klucze, jedne, drugie, piąte. To chyba nie jest jednak dla mnie. Nieważne. Karta numer 1, numer 2. Karta pamięci. Gdzieś nawet sobie naszykowałem kartę pamięci ze starego telefonu. Po prostu się wkłada. Slot 1, slot 2. Wiem, że te sloty różnią się... No tak. Różnią się możliwościami. Jeden z nich jest tylko LTE, drugi nie. No i muszę zobaczyć, który to jest LTE, a który nie. Bez specjalnego szukania przyjmę, że slot pierwszy to będzie ten o większych możliwościach. Czy jak to zapisują normalne karty, czy tylko mikro? O, wow, mikro, muszę wziąć inną kartę.
Można by pojechać do sklepu, szybko przerobić kartę itp. itd. Ja wziąłem starą, znaczy starą. Wziąłem inną kartę mikro. Może coś bardziej rysuje. Ach, to długopis, nie mazak. Mazak potrzebuje. Zdaje się, że w salonach Play wymieniają te karty od ręki. Ha, ja też będę miał od ręki. Muszę teraz po prostu starannie dociąć. Docinam z lekkim zapasem. Jak ktoś to będę docinał bardziej. No. Coś docięte. Ok. Wkłada się tak. To dam. Bateria. W sumie ładne. W ogóle bardzo dobra jakość wykonania. Naprawdę nie mam nawet punktu zaczepienia, żeby się do czegokolwiek doczepić. Nie, niesamowite. I przyjemny w dotyku, i ładnie wykonany. Najbardziej ten porównał do topowych modeli Nokii wykonanie. Może do produktów Apple, ale one są. Jakie są? Zaraz z tego, żebym nie zgubił, bo to taka karta testowa, przydatna. Niech sobie wróci na miejsce. Nim zamknę telefon, to spróbuję go uruchomić. Zobaczę, czy docięcie się powiodło. No i problem. To skomplikowane. Jak go włączyć? O, coś bzyknęło. Zrobiło bzyk. Trzeba mu dać chwilę na start. Można w tym czasie zrobić porządki. No, niech startuje. Niech nie będzie gorszy od Windowsa 10. Który startuje bardzo szybko. No. Okej, gdzieś awaryjnie na działkę może być ta ładowarka. Do innych zastosowań zostaną ładowarki, które już mamy. Też 2-amperowe i porządne. Ale trzeba przyznać, że to tutaj siedzi porządnie. Zazwyczaj ma tendencję do wypadania. Będzie. Nawet kawałek gumki dali. Naprawdę, w starym stylu zapakowany telefon, tak jak... A, to została... został klej. Tak jak telefony... O! No nie, no. Aż sobie włożę jeszcze i wyjmę. I włożę. Naprawdę ciasno wchodzi. Nie chcę im robić za dużej reklamy, bo jeszcze się okaże, że ktoś kupi i będzie miał jakiś problem z tym telefonem, ale tak jak mówiłem na początku. Trzecia firma produkująca telefony na świecie. Telefon wykonany, no, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, pięknie. Niech się załaduje. Nie przewijam tego, żeby pokazać ten proces w całości.
Wiem, nudno będzie. Ja mam kawę. Trochę mnie czas goni. Niech telefon łaskawie... się uruchomi. Wymienne klapki w różnych kolorach. No cieniutka, cieniutka, delikatna. Oj, oj. Ale wymienna, tak? Zresztą jak ją się założy na tą powierzchnię tutaj, to zupełnie sztywne. Zupełnie się nic nie stanie. Nie zdejmuję na razie tutaj osłony ani obiektywu, ani ekranu. Niech telefon wystartuje, później będę kombinował. No hej, 8 procesorów. 2,2 GHz to te szybsze. RAMu 2 giga. Ruchy, by się chciało powiedzieć. Przy okazji, ktoś coś chce. No jeszcze startuje. W międzyczasie sprawdzę sobie mail. To akurat mail z mBanku. Fatalny bank, po prostu fatalny. No dobra, a co telefon? Halo, halo? Halo? To ja. Tutaj są przyciski. Przepraszam. Po ogarnięciu spraw, co zajęło raptem chyba z półtorej godziny, wracamy do telefonu. Więc tak, ponieważ nie mam tej obudowy, to muszę sobie przymierzyć, gdzie jest przycisk. Tu. O, tadam, działa. Muszę niedobrane połączenia tutaj usunąć. Przesuń w górę, aby odblokować. Dobra. Tajemnic nie chcemy ujawniać. Skoro zaczytał SMS-y, zablokuj się może na czas zakładania, skoro, dobrze, zaczytał SMS-y, czyli karta jest, budowa jest, fajny, sztywny fonik, dobra. No i co my tutaj mamy? Stanowisko mam dosyć jasno oświetlone, żeby dobrze tutaj film wyszedł. Czy tutaj będzie coś widać? Ja jestem z boku od kamery przesunięty i widzę wszystko, i to bardzo wyraźnie. Powiem tak, patrząc pod takim kątem, nie wiem co widzi kamera, ja tutaj mogę czytać godzinę. No, patrząc pod takim kątem, czy tak, ustawię się tak kamera. Dobrze, jestem w osi obiektywu. Proszę bardzo, widzę godzinę. Podskakującą. Nadal widzę kątem oka, mogę zerknąć. W ogóle nie ma... są bardzo duże kąty widzenia, nie ma problemu. Przesuń w górę, aby odblokować. No dobra. I teraz należałoby wykonać jakieś testy. Ale coś włączyłem. Albo i nie. Nie działa ekran, więc o co chodzi? Przesuń w górę, aby odblokować. Ja. Tak. Telefon, kontakty, SMS, narzędzia. Na przykład narzędzia. Aktualizacje. No to zaraz się włączy. O, spolszczony jest w ogóle zegar. Na sam początek jakieś duperele.
pobieranie radio FM zadziała? Nie podłączono słuchawek. Nie podłączono słuchawek i co, i działa? Nick Ach w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów zagra. No nie bajer! Rozdewok, co? Grandes! Jeżeli wyższe modele mają jeszcze port podczerwieni, no to radio port podczerwieni plus współpraca z narzędziami do rozgryzania sieci Wi-Fi, tak to ujmę. I będzie dobrze. Tylko jeszcze, żeby w spodnie się mieścił, no. Przecież ja to zaraz połamię. Ciekawe, czy żona w torebce nie połamie. Nic tak nie cieszy, jak ludzkie nieszczęście. Fajnie gra. Jakaś głośność. No, niedoróbka. Czepiam się, wiem. Uj. Ja, jakaś wielozadaniowość, coś. Pokaż na się. O. Radio wyłączone. No i prawidłowo. Muzyka muszę go podpiąć pod sieć. Nie będę uruchamiał sieci bezprzewodowej na tej karcie, bo pojęcia nie mam, czy jest uruchomiona i w jakim limicie podepnę go pod Wi-Fi, Wi-Fi. Ale żeby to zrobić, to muszę najpierw go wpuścić do sieci. To nie jest takie proste. Wow. To nie jest takie proste, żeby u mnie się dostać do danych. 1 GB czegoś, 2 GB RAMu. Co to jest 1 GB czegoś? O, właśnie, może jakieś informacje o telefonie. Gdzieś mi mignęły telefon. Dyktafon, kompas. Ach, już sprawdzę. Akurat czasami używam. No nie no. Aplikacja kompasu wymaga połączenia z siecią. Bez... No, wiadomo, bez czego. Kalkulator, jakie ma funkcje? No, procenty by się przydały. Zegar, moment. Kalkulator i co z tym kalkulatorem? Jakiś... O, lepiej. Sinus, cosinus, pi. Zaczyna być dobrze. Jakieś potęgowanie, pierwiastkowanie jest. To chyba jest potęga. W tym zapisie może być. Logarytm. O, ujdzie. Szkoda, że nie ma więcej opcji wyboru, tylko dwie. Jakby zaawansowany i zwykły. Mogły być jeszcze jakieś przeliczniki, no ale to jest w końcu Android. Można na niego znaleźć wszystko, a jak nie, to zwolniono 100 MB RAMu? Co ja zrobiłem? Można znaleźć na niego wszystko, albo sobie napisać. Dlaczego by nie? Ach, no tak. Narzędzia, aktualizacje, dyktafon, kompas, pobranie, skaner, SM Toolkit. Toolkit. I co? Jeszcze raz narzędzia. Chciałbym jakieś narzędzia takie, no, zaawansowane. Panel sterowania. Baterię trzeba podładować, 33%. To jest cały panel sterowania. To są co? Całe narzędzia? Na pewno nie. Ustawienia. Sieci się Bluetooth 3 więcej. Nie. Powiadomienia tapety. Wyświetlacz. Kontrola urządzenie. Synchronizacja opcji. Informacja o telefonie. Redmi Note 2. Android 5. Aktualizowany miesiąc temu, nieźle.
wersja tutaj interfejsu 7, czyli nowa. I przy okazji proszę zobaczyć rozwojową wersję czegoś wsadzili, czyli nie wersję stabilną, tylko wersję rozwojową. Ja i tak pracuję na wersjach rozwojowych na komputerach, więc nie widzę problemu. 8 razy 2,15 GHz. A w specyfikacji było, że 2,2 GHz, chyba że teraz spowolnił albo coś, więc nie będę się czepiał, zresztą nawet nie ma o co, bez przesadyzmu. To i tak jest potęga. Pamięć wewnętrzna 32, modem. Modem powinien obsługiwać chyba już LTE2. Nie, żadnych aktualizacji teraz. Wyłącz. Wiem, że nie możesz połączyć się z siecią, bo jeszcze na to nie pozwoliłem. Dobrze, teraz go sparuję z siecią i sprawdzimy, no może jakaś galeryjka jest, jakiś filmik, i sprawdzimy, jak to się... trzeba przeczytać warunki prywatności, co on tam chce wysłać i gdzie, do kogo. Zresztą w tej chwili to wszystko do wszystkich jest wysyłane. Albumy, filmy, pokaż demo. Cały czas pracuję przy naklejce. Jak sobie żona sama odklei, jeszcze paluchami uszkodzę. Gdzie te demo? Halo? WhatsApp, dok, aparat, Beethoven. I co? Okładkę mam? Austriaka. Znaczy tutaj to w ogóle jakaś błyskawica, ale nie wiem na jakich rozdzielczościach. Muszę załadować swoje zdjęcia, swoje filmy. I wtedy ocenię, co on jest wart. Aparat. O właśnie. Chciałbym zrobić zdjęcie. Pokaż mi aparat. Galeria, muzyka. Hej. Nawet zaczęło się odklejać. Dobrze. Może tak? Nie, to dzwonek, dźwięk. To jest obsługa. Wygląda normalnie jak Sony. I jakościowo, i jakość kolorystyka naprawdę bardzo mi to pasuje. Nie. A jest. Człowiek ślepy. HDR. Lokalizacja zdjęć. No. Szpiegujmy dalej. Aj, przyciąłem, dobra. No, może być, testy jeszcze sobie porobię. Dokładne. Mogę włączyć HDR. Dobra. Na ten czas tyle testów. Załaduję do niego jakieś dane, sparuję go z siecią i wtedy będzie można kontynuować. Wracam więc do testów. Pozwoliłem sobie zgasić światło, tak żeby było lepiej widać, chociaż ja widziałem dobrze, tylko obawiam się po prostu, że na ekranie szybko reaguję, że na ekranie aparatu nie będzie to dostatecznie dobrze widać. I teraz tak, podłączyłem go pod sieć. Nie chcę pokazywać, jak to się robi, bo to się robi standardowo, ale hasło, znaki i tak dalej. To, co jest istotne przy klawiaturze, używałem takich znaków, które standardowo na klawiaturze nie są, więc musiałem przytrzymać przycisk. Wtedy mi się rozwijało takie małe menu i mogłem sobie wybrać dodatkowe znaki. Zdradziłem tajemnicę. OK. Panel sterowania. No dobrze. Czyszczenie, monitoring, firewall, bateria, antywirus, uprawnienia. Nic przydatnego, przynajmniej na tym etapie. Uruchomiam aplikację, galeria, ustawienie, aktualizacje. No, oj, skasowałem sobie. Narzędzia, aktualizacje. Sprawdź. To chyba oznacza, że jest najnowsza wersja zainstalowana, czyli zrobił to z
sprzedawca. Czy kompas teraz mi się odpali? Zgadzam się. Standardowo muszę nie pomachać. Proszę bardzo. Tadam. Chciałbym z tego wyjść. Poczta, zegar, kalkulator, pliki, radio, które już mi się tutaj spodobało, muzyka. Co to jest muzyka? Zero. Trzeba skonfigurować. Chciałbym internet. Mogę gdzieś znaleźć przeglądarkę, sklep, ustawienia, aparat, galeria, muzyka, narzędzia. No nie widzę tutaj przeglądarki. Notatki, pogoda, wideo. Wideo. Polecenia. Konsola jest. Coś innego. Wróć, autoryzacja, internet. Ha, internet. No dobrze. YouTube. Przecież nie Facebook. O, jakieś wyszukiwanie. Tutaj. No dobrze. A. Nie Simon, tylko i. A. C. Zwątpiłem. Enter. Ha! Jest! Proszę bardzo. Będzie. Bulbul. Buforowanie. Pełny ekran. Tu się robi cieplejsze. Wow. No, wróć. Brakuje mi rysika. Za grube palce mam. Jasność. Aha. Stawmy gdzieś w połowie. Dźwięk, jasność. Fajnie, wchodzi gdzie trzeba. Na tym filmie zaprezentuję techniczną metodę pomiaru rezystancji. Techniczną, ponieważ nie wykorzystujemy ohmomierza, tylko wykorzystujemy amperomierz i woltomierz. Metodę tę często stosuję na moich filmach. Gdy chcemy zmierzyć na Zapalę lampę bezpośrednio świecącą na ekran. Po prostu wprost, 60 watów. Nawet ciut ponad. Bardzo zimnego światła, też przesadzam. Średnio zimnego światła, no nie takie, że oczy bolą i sino jest. Ale dobre jest do odczytywania różnych szczegółów. No dobra, dobra, wystarczy tego dobrego. Wyszukiwanie, jeszcze raz. Nieźle pisze.
Cofnij. Postanowiłem pożyczyć sobie rysik. O, aha. Nie dzwonek, nie głośność. No dobra. Wolę tak. Masza i zobaczymy, czy zadziała. Ych! Azen 900 działa. Chciałbym się uzyskać je. Co to jest? Uj. Nie wiem co to. Coś włączyłem. Nie chcę tego. Chciałbym uzyskać trochę większy ten ekran, czy by się dało. Będzie otwarzał tylko w takim okienku. Może nie potrafię jeszcze uruchomić w pełni. Teraz jakby lepiej. Jakiś menu, gdzieś, coś. No cóż. Wspominałem, że pokaż przesuwanie. Wolę jednak rysiki. Jakiś multidotyk. Pauza. Popsułem samolot. Niemożliwe. Musi gdzieś być coś. Jest. Ciekawe, czy są programy, które umożliwią tutaj przeglądanie w Full HD, bo jednak ekranik jest Full HD. Dobra. Starczy tego. Dodaj nocne zakładki, udostępnij, zakończ. Ogólnie chyba działa szybko. To, co na czym mi zależało, YouTube zasuwa jak trzeba. Jestem w Łodzi, proszę bardzo. U mnie nie ma pogody. Paris. No. Co południe, to południe. I to na tyle takiej krótkiej prezentacji tego telefonu. Android jak Android. Trzeba zainstalować aplikację, jeszcze raz spersonalizować. Tutaj się trochę zagrzał. Internet go trochę wzruszył. Obsługa natychmiastowa. Zobaczymy, czy uda się uzyskać większy obraz przy YouTubie. A jeszcze jakiś film bym wgrał i zobaczę, czy daje sobie radę z filmem. I to koniec tego testu. Mimo wszystko jeszcze nie zakończyłem. Wszedłem na stronę cda.pl. Strona jest mcda.pl, czyli dostosowana. W pełnym ekranie.
No, to było mocne. Akurat trwają testy nowego wyglądu. Nie, nie elektro, tylko... No i tutaj zaczynają się kłopoty z obsługą, której jeszcze nie znam. Oj! Coś... On się... Clinton, elektroda, Clinton coś, wszystko, a gdzie mam, to jest jakiś taki przycisk polecane, chcę wrócić, oj, przepraszam za dużą ilość ojojoj, ale no to jest wersja testowa, to jeszcze troszkę. Na razie jest tak, że wszystko jest jedno po drugim. Newsy popularne, forum dopiero jest tu. O, forum po staremu. Nie korzystałem jeszcze z elektrody na telefonie. I obym nie musiał. Są fajniejsze sposoby spędzania czasu niż zabawa z telefonem. A zawsze szybciej, lepiej można to zrobić na komputerze. No jak widać, szybkość przewijania to jest po prostu ciężko nad tym zapanować. Dosyć płynnie. Trzeba by nagrać jakiś film jeszcze. Nagrałem film, żeby pokazać, czy matryca tutaj CMOS-owa w sumie dosyć dużej liczby pikseli potrafi nadążyć za takimi szybkimi ruchami, czy nie ma takiego przekłamania obrazu, falowania. Jak widać, bardzo szybko odświeża. Nagrywałem to za 5:18, ciemny, pochmurny dzień, padający deszcz. Generalnie już było ciemno, jak widać, nagrał bardzo ładnie. A jeszcze raz, jak szybko potrafi teraz dawać sobie radę z tym. No bez problemów. I nie robi się tak ciepło jak przy... Czy jaki to jest właściwie zimny, jak przy odtwarzaniu YouTube'a. No HTML5 widać wymaga trochę więcej. No jestem bardzo zadowolony z obrazu. Z trybu wideo. Super. Przy tym telefonie Hoshiyamo chcę zwrócić uwagę na to, że wszystkie testy, które przeprowadzałem, są przy założonej folii ochronnej, tej, która była od nowości. Zostawiam jeszcze przez chwilę z tego względu, że
No nie kupiliśmy jeszcze ani żadnej folii, ani szkła. Oraz, szczerze mówiąc, to bardzo dobrze widać. Po prostu jest taka różnica jak między matrycą matową w laptopie, a błyszczącą. Ja wolę matowe. I to mi bardziej odpowiada. Chciałem pokazać jeszcze jedną rzecz tutaj. A może narzędzia? M-Pilot. Jak mi brakowało w tych nowych telefonach, tylko chyba jeden LG miał sterowanie pod czerwienią. Proszę bardzo. Nie dość, że ma radio analogowe, co ja uważam akurat w moim telefonie za potrzebne, to jeszcze ma sterowanie na podczerwień. Zaczynam się przekonywać, że ten model telefonu, może niekoniecznie w zielonej obudowie, nadałby się też i dla mnie. Tak, o ile go za szybko nie złamię i nie uszkodzę. Generalnie jakością zdjęć, jakością filmów jestem prawie że zachwycony. Na pewno jest co najmniej wystarczająco dobra. Porównacie Państwo sami na filmie. Możliwości, no po prostu Android. Plus, według mnie, bardzo solidne wykonanie. Naprawdę rozpakowałem, jakbym rozpakował sprzęt Sony albo Nokia, te stare. Pierwsza klasa. Mam nadzieję tylko, że żona mi się nie zamieni w zombie, takie, które siedzi w każdej wolnej chwili i grzebie w telefonie.